Tym razem zabieram ze sobą małe woblerki i zapolujemy na grubego wiosennego jarza z tej pięknej malowniczej rzeki, która skrywa w sobie wiele różnych gatunków ryb. Zatem zobaczcie, czy udało się osiągnąć cel i złowić grubego jarza. O kurde. O kurde. Ale kabat! Ale kabat! No siemano, dzisiaj wybrałem się na rzekę w poszukiwaniu jazi ze spinningiem. Zabrałem ze sobą Toshido i po pracy od razu ruszyłem na tą niewielką, ale piękną rzekę urokliwą. Naprawdę sporo ryb wyjechało, ja już wiem co się wydarzyło, wy jeszcze nie. Także zapraszam do oglądania, bo było naprawdę fajne łowienie dzisiaj. Co prawda komary gryzą, nie wziąłem żadnej mugi ani środka, ale myślę, że mimo wszystko ryby mi dzisiaj zrekompensowały. Jest. O, i to może być fajniejsze coś. Nie pokazuje się. O, koń. I to już naprawdę fajny okoń, zobaczcie. Spływaj. I okoń. Jest. Ale spadła rybka. Kurde. Jest. I to jest jazik. Proszę zobaczyć, jak wygląda jazik kolejny. Jaż to jaż. Oj, to już jest fajniejszy jazik. Akurat zaciąłem w ogóle tak odruchowo, ale nie poczułem nawet brania. Taki pulpecik mały, szkrabuk. Dobra, idziemy od tej tamy, bo tu jest głośno, a ja chciałbym ciszę i spokój dzisiaj też zaznać. Bo jednak w pracy rozmawiam z wielką ilością osób dziennie i cenię sobie ciszę. Bo jak wiecie lub nie, pracuję w sklepie wędkarskim Wędkarz Pro. A to jest dobre miejsce na reklamę, bo jeśli kupujecie z linku w opisie jakieś zakupy wędkarskie, to wspieracie mnie i mam 10% z waszych zakupów. Tak jest, dobrze słyszycie. A teraz już koniec reklam, naprawdę. Wspomnę tylko, że podlinkuję wam na pewno tą przynętę, jaką jest bzyk, ten ciemny. Ona jest bardzo skuteczną przynętą właśnie na jazie i okonie, jak widzicie. Mam nadzieję, że pokażę wam, że jest też skuteczna na duże ryby, bo na taką dzisiaj chociaż jedną liczę. Ale rzeka, sami spójrzcie, jest genialna. Witamy, witamy na rozkładzie jazdy okonia kolejnego, który spadł, fajnie. Fajnie, fajnie, że się sam odpiął. Ciekawe, czy będzie jakaś podbierakowa ryba dzisiaj. Liczę naprawdę, że będzie. Ale oprócz tego, to są naprawdę przepiękne warunki. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają. Pięknie jest. Uwielbiam to. Aj kurde, strzelił fajnie. Szkoda tylko, że spadł. Ale mocny strzał był bardzo. O, Konisław. Cześć, o koni. I elo, elo, elo. O kurde. No to już jest fajniejsza ryba. O kurde. I to jest ciupak. Oczywiście. Przyjemny ciupak, ładnie ubarwiony, bardzo jaśniutki. O, jest dobra ryba. Ciekawe co to. Ale idzie jak ciupak. Przykręcę trochę. A nie. Jaś. Troszeczkę minimalnie większy. Tak, jest 30. Przy jarzach raczej staram się bardzo wolno prowadzić, jednak to jest taka rybka, która
nie jest typowym drapieżnikiem, bo jazie są wszystkożerne. Ta przynęta musi bardzo powoli mu przelecieć przed pyskiem, żeby on chciał uderzyć. Klenie potrafią mocno bardzo uderzyć w przynętę, a jazie raczej najczęściej pukają sobie delikatnie. Przynajmniej z moich doświadczeń. Brania jazie nie są super silne, w przeciwieństwie do brań kleni. I mimo, że te ryby są naprawdę do siebie podobne, zarówno w zachowaniu, jak i w wyglądzie, to jednak różnią się od siebie momentem na pewno brania. No i sposobem bytowania. Jaś woli taką wolniejszą wodę, a kleń potrafi nawet w takim ostrym nurcie sobie czekać i czyhać na ofiarę. Garbu! Garbu, 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 garbu! Ale pięknie ubarwione. Ale fajnie. I spadł. I okuń. O, koni i jazików jest dużo. O, to była już fajna naprawdę rybka. To już był duży jaś lub kleń. Spławił się na mój widok. Ale zrobiłem trochę tutaj zamieszania. Myślę, że tu rybka raczej nie wyjedzie. Musiałem się jakoś zwodować do wody, bo z góry naprawdę ciężko mi było rzucić tym krótkim kijem. Krótki kij jest fajny do brodzenia, moim zdaniem. Natomiast nie jest fajny do łowienia z brzegu. Zdecydowanie nie. No i na tym fragmencie, którym teraz jesteśmy, nigdy w życiu nie byłem. Także będziecie razem ze mną teraz zwiedzać tą rzeczkę. Panie, łokuń! Łokuń! Panie, na patelniego! Trochę mi odwala. Natomiast ja jestem człowiekiem, który lubi sobie trochę powygłupiać się. O, okoń. Chodź, dziadzi, chodź. Uderzałeś chyba 4 razy. I same jazie, zobaczcie, nie ma ani jednego klenia. O kurde. Ale kaban! Ale kaban! Ale kaban! What the fuck? Jest podbierak. Dawać mi podbierak. Kurczę, przepraszam, ale... Jest! Yeah! Z pijawką jeszcze. No, 40-tak. Ale fajnie wyszedł do woblera. Ale jest naprawdę, naprawdę... Fajny jazik spod drzewka. No i w sumie jestem mega zadowolony. Co prawda ten jaś mi uciekł spod bieraka, nie zrobiłem sobie z nim zdjęcia, ale też w sumie nie mam warunków, żeby zrobić sobie z nim zdjęcia, no bo nie wziąłem statywu. Także naprawdę fajny jaś, 40 cm. To, co chciałem osiągnąć, dzisiaj osiągnąłem. No i co, będziemy kończyć ten wypad po pracy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jestem naprawdę zadowolony. Ten jaś to jest taka wisienka na torcie dzisiejszego dnia. I naprawdę mam dużą satysfakcję, jak nastawiam się na jakąś rybę i udaje mi się ją złowić. A dzisiaj, tak jak mówiłem, chciałem złowić tego jadzia, bo wiem, że jest na nie dobry okres i że one tutaj występują. Także na tej przepięknej rzece na pewno jeszcze nie raz się pojawimy, bo jest tutaj wielki potencjał. A teraz już trzeba kończyć, bo chcę wrócić jeszcze do domu, zanim się zrobi ciemno. Także życzę wam połamania kija, uwielbiam was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sayonara!